Europe is a playground for the rich and famous. It's also home to 3 miliony z nich to milionerzy. Dziś europejscy bogacze otwierają przed nami swoje drzwi i pokazują, jak żyją. Przekonamy się, co ich motywuje i jak wydają pieniądze. W tym odcinku poznamy milionerów obdarzonych dotykiem Midasa. Potrafią zarabiać w każdym biznesie. Każde ich przedsięwzięcie odnosi sukces. Poznamy najbogatszego i najbardziej wpływowego człowieka w Estonii, Urmasa Surmę. Co mam powiedzieć? Lubię takie zabawki. Właściciel kilku hoteli, Peter de Savry, płynie na fali sukcesu. Uwielbiam wyzwania. Francuska para Florence i Daniel Cattier wkracza na nowe terytorium. Najlepsza inwestycja to dopiero ta następna. Magnat prasowy Jörg Marquardt nie zamierza się poddawać. Mam 60 lat. Nie chcę iść na emeryturę. Chcę pracować. Najbogatsi w Europie. Zamek Skibo w Szkocji. Miejsce ślubu słynnej Matilda Girl. Posiadłość należy do 61-letniego Petera de Savry, który ma sieć ekskluzywnych klubów na całym świecie. Motywacją jest dla mnie dreszcz emocji towarzyszący rywalizacji. Jego trzy kluby w Karolinie, na Bahamach i w Anglii są warte setki milionów euro. Na liście klientów znajdują się największe sławy. Ta brytyjska posiadłość należy do jego osobistego majątku. Wycenia się ją na mniej więcej 50 milionów euro. Ten ojciec pięciorga dzieci bez ustanku podróżuje pomiędzy swoimi klubami. Tym razem udał się do utrzymanej w stylu edwardiańskim posiadłości w południowo-zachodniej Anglii. Zamek Bowie leży na terenie parku narodowego w Dartmoor. Najbardziej podoba mi się to, że od głównej bramy do budynku jedzie się ponad kilometr. To się nazywa podjazd. Członkostwo w klubie posiada zaledwie kilkaset osób, które muszą uiścić 6 tysięcy euro rocznie za wstęp do zamku i na teren posiadłości. Jedna noc kosztuje 2,5 tysiąca euro. Na pobyt stać tylko najsławniejszych i najbogatszych. Cześć, Paul, co słychać? Wszystko dobrze, miło cię widzieć. Wszystko w porządku? Tak, dziękuję, świetnie. Przyjemnie się tu wraca, weź moją teczkę. Dzięki, miło z twojej strony. Dobrze, doskonale, dzięki, Paul. Czy mógłbyś odstawić samochód? Dziękuję. Peter de Savry od młodego wieku wiodł koczownicze życie. Urodziłem się na farmie w Essex podczas II wojny światowej. Gdy miałem 2 lata, moi rodzice rozwiedli się. Wyjechałem z matką do Wenezueli. W wieku 9 lat opuścił rodzinę i pojechał do Anglii do szkoły. Naukę zakończyłem w wieku 17 lat i poszedłem do pracy. Musiałem zarobić na życie. W 1969 roku wyjechałem do Afryki i zacząłem handlować mąką, stalą i cementem. To było bardzo ciekawe. W wieku 30 lat Peter został milionerem. Miał 3 rafinerie i 13 stoczni rozsianych po całym świecie. Pod koniec lat 70. dostrzegł nowe możliwości w zupełnie innym biznesie. Dużo podróżowałem po świecie w interesach. Mieszkałem w wielu hotelach, ale w żadnym nie było mi dość wygodnie. Doszedłem do wniosku, że mogę coś z tym zrobić. Zacząłem od klubów Świętego Jakuba. Było ich wtedy 5 na całym świecie. Peter postanowił stworzyć ekskluzywne kluby dla bardzo bogatych podróżnych. Wśród pierwszych klientów byli Sir Sean Connery i Sir Michael Caine. Wpływowi ludzie mają dużo pieniędzy i mało czasu. Mogliby zarobić jeszcze więcej, ale ciągle brakuje im czasu. Jak leci? Zasadniczo dobrze. Peter de Savary dla przyjaciół i gości PDS uwielbia swoją pracę.
Moi ludzie mają ze mną problemy, bo mam fotograficzną pamięć. Jestem w stanie dokładnie opisać przez telefon każdy pokój z moich rezydencji z odległości 6000 kilometrów. Myślę, że podstawa lampy powinna być kwadratowa. Wydaje mi się też, że elektryk powinien skrócić ten przewód. Chyba nie potrzebujemy aż tak długiego. Wygląda po prostu brzydko. Ładne kwiaty. Przywiązuję ogromną uwagę do szczegółów. Obrazy muszą prosto wisieć, dekoracje muszą być odpowiednie, a kolory muszą pasować do siebie. Widzę tu obraz, który trzeba poprawić. Jego przywiązywanie uwagi do szczegółów graniczy z obsesją. Dopilnuj, żeby klapa zawsze była opuszczona. Za sedesem i z boku powinno być posprzątane. Peter zagląda nawet do szaf. Zawsze sprawdzam, czy goście nie zabrali zbyt wielu wieszaków. Tym razem jednak wszystko jest w porządku. Dobrze? Obawiam się, że niezbyt wiele trafiło do twojego notesu. Przepraszam, dobra robota. Peter kupił zamek Bowie za 10 milionów euro. Wydał kolejne 50 milionów na przebudowę. Zmienił go w luksusowy hotel. Moje ambicje zawsze przerastają możliwości finansowe. Muszę szukać inwestorów, bankierów. Peter zarabiał i tracił ogromne fortuny. Na budowie przystani w Cornwallis stracił około 150 milionów euro. Twierdzi jednak, że porażki wzmocniły jego pęd do sukcesu. Nie można cieszyć się sukcesem, nie doznawszy nigdy porażki. To niemożliwe. Trudność polega na sposobie radzenia sobie z porażką. Człowiek jest tak dobry, jak jego ostatni interes. Ostatni interes Petera leży na Karaibach. Nowy klub w jego kolekcji jest wart 300 milionów euro. To nie jest daleko. Tuż obok Kabako. Do zobaczenia za kilka tygodni. Właśnie się tam teraz udaje. Po przerwie Urma Seruma opowie nam, jak z ochroniarza stał się jednym z najbogatszych ludzi w Estonii. Zawsze ryzykuje bardziej niż inni. Szwajcarski magnat prasowy Jörg Marquardt kieruje przedsięwzięciem za 40 milionów euro. Jörg Marquardt jest wydawcą z dotykiem Midasa. Jego majątek ocenia się na 190 milionów euro. Myślę, że mam dobre wyczucie potrzeb czytelników. Jest jednym z najbogatszych obywateli Szwajcarii. Jego medialne imperium rozciąga się na cały kontynent. Jeśli mieszkacie w Europie, jest bardzo możliwe, że przeglądaliście jedno z jego czasopism. W zeszłym roku w 9 krajach sprzedał 60 milionów gazet i czasopism. 60-letni Jörg cieszy się swoim bogactwem. Lata prywatnym odrzutowcem na spotkania biznesowe albo odpoczywa w wartej 13 milionów euro rezydencji nad jeziorem Curyskim. Kupujemy lub budujemy domy, dajemy ludziom pracę. Niektórzy marzą o tym, żeby stworzyć idealny samochód albo zegarek. Powinniśmy się tym wszystkim zajmować, ale musimy też cieszyć się życiem. Mamy tylko jedno życie i trzeba się nim cieszyć. Jörg bawi się w towarzystwie swojej przyjaciółki, modelki Raquel Lehmann. Kiedyś moim ideałem zabawy było słodkie nieróbstwo w towarzystwie pięknych młodych dziewcząt. Teraz cieszę się pracą. Jörg odnosi sukcesy w swoim rodzaju zabawy. Trzeba chcieć odnieść sukces. Nie chodzi tylko o marzenia. Trzeba być nastawionym na to, że się uda. Powinniśmy marzyć o sukcesach, ale te marzenia muszą mieć solidną podstawę. Jörg miał 20 lat, gdy na szwajcarskiej scenie muzycznej pojawił się pop. Dostrzegł w nim swoją szansę. Poczułem, że to nie tylko rozrywka, nie tylko nowy trend w muzyce, ale prawdziwa rewolucja. W 1963 roku wpadłem na pomysł, żeby założyć magazyn pop. To było moje pierwsze czasopismo.
Zrobił zrzutkę wśród kolegów. Zebrał sumę, która dziś stanowi równowartość 1300 euro. Magazyn Pop pojawił się na rynku. Sprzedawał się świeże bułeczki. Nie myślałem o wydawnictwie. Chodziło mi o pisanie reportaży i wiadomości. Musiałem zostać wydawcą. Zanim się zorientowałem, już nim byłem. Jörg udowodnił, że trzyma rękę na pulsie kultury popularnej. Dzięki magazynowi Pop poznał sławnych muzyków. Przez 7 lat prowadził listę przebojów. Praca podobała mu się, ale nie chciał być tylko wydawcą. Prowadziłem program radiowy, który na początku lat 70. był bardzo popularny w Szwajcarii. Stałem się sławny. W 1981 roku podjął najpoważniejszą decyzję w swojej karierze. Dowiedział się, że pewne czasopismo jest bliskie bankructwa. Chodziło o niemiecką edycję Kosmopolitana. Ludzie, którzy zaczęli wydawać Kosmopolitana w Niemczech, nie za bardzo mieli na to pomysł. Magazyn poniósł porażkę. Ja wierzyłem, że tkwi w nim ogromny potencjał. Dowiedziałem się, że ma zostać zamknięty, bo brakuje im pieniędzy. To było moje 5 minut. Musiałem uratować to pismo. Było to duże ryzyko dla tak małej firmy. Wszystkie duże niemieckie wydawnictwa rozważały te oferty i doszły do wniosku, że Kosmopolitan nie ma szans na niemieckim rynku. Jörg podjął to wyzwanie. Wszystkie niemieckie wydawnictwa bały się zaryzykować. On był przekonany, że wie, jak odnieść sukces. Następnego dnia pojechałem do Monachium i przejąłem Kosmopolitana. Wiedziałem, że to pismo musi odnieść sukces. Tylko że dotychczasowa formuła nie odpowiadała potrzebom niemieckiego rynku. Już po roku okazało się, że odniosłem ogromny sukces. Jörg stworzył magazyn dla nowej generacji pewnych siebie kobiet. Kosmo stało się najlepszym międzynarodowym magazynem kobiecym w Niemczech. Wydawca musi wyczuwać nadchodzące trendy na bardzo wczesnym etapie. Powinien umieć odróżniać marginalne tendencje od istotnych i bardzo istotnych. Tylko w tym ostatnim przypadku należy się angażować. Dzięki umiejętności dostrzegania okazji Jörg przejął 26 kolejnych tytułów. Obecnie posiada europejskie imperium medialne, w skład którego wchodzą czasopisma, stacje radiowe, gazety i portale internetowe. Kiedyś myślałem, że jeśli do 40 zarobię wystarczająco dużo pieniędzy, przestanę pracować. Teraz mam 60 lat. Nie chcę odchodzić na emeryturę. Chcę pracować, bo sprawia mi to radość. Jörg uwielbia latać do Mekki europejskich milionerów, do Saint-Tropez. Ten kurort to największe w Europie skupisko milionerów. Na francuskiej Rivierze mieszka George Michael, Brigitte Bardot i wiele innych sław. Jörg i jego 13-letni syn Filip udają się na jacht, który ostatnio został wyremontowany w celu wynajmowania. Koszt za tydzień jest dużo większy od 1400 euro, jakie trzeba uiścić za typowe jachty dla milionerów. Jest już ukończony. Mój syn bardzo chciał go zobaczyć. Postanowiłem zabrać go na wycieczkę. Było fajnie. Jörg wybrał ogromną jednostkę. To nie jest potężna łódź motorowa ani gigantyczny jacht. To jego pływający pałac. Ma 73 metry długości silnika o mocy 6800 koni. To relikt z czasów zimnej wojny. Kolega powiedział mi, że rosyjska załoga porzuciła lodołamacz. Tak naprawdę to duży holownik. Gdy obejrzeliśmy całe wyposażenie jednostki, doszliśmy do wniosku, że musiał to być statek szpiegowski. Kto wie? Po upadku komunizmu załoga opuściła statek. Jednostka była na sprzedaż za 400 tysięcy dolarów. Pomyślałem, żeby zainwestować w nią 6, może 7 milionów. Zapowiadała się niezła przygoda. Musisz przyznać, że jesteś pod wrażeniem.
Statek otrzymał nazwę Gigant. Koszty przeróbki wyniosły około 20 milionów euro. Na pokładzie znajduje się 7 salonów i 12 pokoi gościnnych dla 54 osób. Na wyposażeniu są dwie łodzie motorowe, śmigłowiec i garaż na dwa samochody. Jacht jest wart 40 milionów euro. Wypożyczenie kosztuje 300 tysięcy za tydzień. To miłe uczucie. Jest stabilny i mocny. Jörg zaangażował się w królewski sport. Jednak w przeciwieństwie do książąt Williama i Harry'ego nie gra w polo. Sponsoruje drużynę. Płaci 150 tysięcy euro, ale wystarcza to tylko na to, żeby jego nazwisko było na koszulkach przez pół meczu. Panowie, życzę wam szczęścia. Mam nadzieję, że wygracie. Wszystkiego najlepszego. Zawodnik najwyższej klasy jeździ na 8 koniach podczas jednego meczu. Każdy koń kosztuje 35 tysięcy euro, a przecież dochodzi jeszcze pensja graczy. Sultan Brunei wydał w tym sezonie około 4,5 miliona dolarów na swoją drużynę. Jörg uwielbia wygrywać. To pierwszy mecz, na jaki przyjechał i wygraliśmy. Pierwsze jego zwycięstwo w życiu. Jörg przyzwyczaił się już, że zawsze rozbija bank. Następne przedsięwzięcie stanowi dla niego nie lada wyzwanie. Jörg jest jednym z najbogatszych europejskich wydawców, ale jego fortuna wydaje się niewielka w porównaniu z majątkiem australijskiego magnata prasowego Ruperta Murdocha. Ma on ponad 6,5 miliarda euro. Gdy w 2004 roku poślubił trzecią żonę Wendy Deng, kupił jej apartament przy 5 Alei w Nowym Jorku za 37,5 miliona euro. Całe jego imperium medialne jest wyceniane na 44 miliardy euro. Upadek bloku komunistycznego doprowadził do powstania nowej grupy milionerów. Jednym z nich jest Estończyk Urmas Surma. Jego majątek szacuje się na 75 milionów euro. Ten potentat w branży ochroniarskiej jest jednym z najbogatszych ludzi w byłych republikach bałtyckich. Od dziecka chciałem mieć władzę. Teraz jeszcze bardziej niż kiedyś. 43-letni potentat zatrudnia 8 tysięcy osób, więcej niż służy w estońskiej armii. To było dla mnie naturalne dążenie. Chciałem być przywódcą i mieć władzę. Obroty firmy ochroniarskiej Urmasa sięgają 150 milionów euro rocznie. Jego Mercedes SLR McLaren to jeden z tysiąca wyprodukowanych egzemplarzy. W ciągu 14 sekund rozpędza się do 300 km na godzinę. Mówi się, że mężczyźni całe życie są chłopcami. Mają tylko coraz droższe zabawki. Ta zabawka jest warta co najmniej 550 tysięcy euro. Co mam powiedzieć? Lubię takie zabawki. Ale Urmas nie zawsze żył w luksusie. Wychowywał się w komunistycznej Estonii. 15 lat temu dostrzegł doskonałą okazję do zrobienia interesu. Blok wschodni rozpadał się. 28-letni Urmas był jednym z oficerów gwardii prezydenckiej. Mój kraj odzyskał niepodległość. Zaczęli przyjeżdżać do nas dygnitarze i dyplomaci z zagranicy. Jako urzędnik państwowy i policjant byłem odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. Trudno było przebić się przez biurokratyczny gąszcz, więc postanowiłem działać niezależnie. Wpadłem na pomysł, żeby założyć własną firmę ochroniarską. Urmas odszedł z policji i zdobył pierwszego klienta, ambasadę amerykańską. Zatrudnił pierwszych pracowników. Zarabiałem jedną koronę estońską na każdej godzinie pracy mojego człowieka. Wkrótce miałem 100 pracowników, potem 1000, a następnie 5000. Ja igast nende töötatud tunnist jääb natukene ka omanikule üle.
To było proste. Nie trzeba mieć trzech fakultetów, żeby odnieść sukces w biznesie. Ze swojej głównej siedziby w Tallinie Urmas dba o bezpieczeństwo ponad 55 tysięcy klientów. Są wśród nich osoby prywatne i instytucje. Dziś oferujemy usługi w trzech państwach bałtyckich: w Estonii, na Łotwie i na Litwie. Jesteśmy liderami na tych trzech rynkach. Urmas oferuje zaawansowane technologie z użyciem kamer i internetu oraz zwykłe patrole ratowników na bałtyckich plażach. Czy uwierzycie, że nazywają się słoneczne patrole? Mój interes dotyczy bezpieczeństwa osobistego i publicznego. Pracujemy na ponad 30 estońskich plażach. W samym Tallinie zatrudniamy ponad 40 ratowników. Tallinna randades on üle 40 rannavalvuri tööl. Urmas Sõõrumaa jest również jednym z najważniejszych estońskich podatników. Zarówno ja, jak i moje firmy płacimy co roku setki milionów koron podatków. Ma to znaczenie również na poziomie lokalnym. Jakieś 10 lat temu 60% wpływów do lokalnego budżetu pochodziło z moich podatków i moich firm. Ale Urmas daje więcej swojemu krajowi. Założył fundację, która zapewnia dach nad głową i naukę najbiedniejszym estońskim dzieciom. Cześć, kolego. Nigdy nie zapomnę tego, że odniosłem sukces dzięki wsparciu wspólnoty. Myślę, że mam moralny obowiązek się jej odwdzięczyć. Urmas zainwestował około 6,5 miliona euro w ten ośrodek sportu. W młodości był w reprezentacji kraju w karate. Sportowcy przygotowują się tu do olimpiady. Urmas co roku przeznacza spore sumy na cele charytatywne. Jest jednym z największych filantropów w swoim kraju. Odniosłem sukces w biznesie. Wielokrotnie zapraszano mnie do udziału w rządzie. Oferowano nawet tekę ministra. Od wielu lat przyjaźnię się z prezydentem. Urmas ma również inne plany dotyczące wprowadzenia swojego kraju w XXI wiek. Zajął się sektorem, w którym może bardziej podkreślić swoją rolę w Estonii. U Petera de Savary przywiązywanie uwagi do szczegółów graniczy z obsesją. Cała murawa tego pola golfowego składa się z ręcznie sadzonych kępek trawy. Jörg Marquardt znów walczy o złoto. Jestem z siebie dumny. W wieku 59 lat postanowiłem startować w wyścigach. Przedsiębiorca Peter de Savary zarobił miliony na różnych biznesach. Najnowszym dodatkiem do jego sieci międzynarodowych klubów jest hotel na Bahamach. Wydał około 40 milionów dolarów na zbudowanie luksusowego ośrodka dla najbogatszych klientów świata. Nie da się porównać moich posiadłości. Wszystkie są niepowtarzalne, mają unikalny, całkiem odmienny charakter. Hotel leży na wyspie Abaco, o 270 km na południe od Florydy. Klienci płacą wpisowe 65 tysięcy euro, a potem 3,5 tysiąca rocznie za dostęp do 200-hektarowej posiadłości. Wśród gości jego klubów są aktorka Keira Knightley i supermodelka Naomi Campbell. Moi klienci jeżdżą ze mną po świecie, między innymi dlatego, że nie wiedzą, jakie niespodzianki dla nich przygotowałem. Na główną atrakcję tego klubu Peter wydał 12 milionów euro.
Chciałem zbudować pierwsze na świecie pole golfowe, w którym elementy szkockiego stylu łączyłyby się z tropikalnymi. 4 lata szukałem takiego miejsca na Abaco. Pole golfowe łączy ląd i morze. Peter postanowił nawiązać do 2 świetnych szkockich pól położonych w Turnberry i w St. Andrews. Podjęliśmy decyzję, że musimy mieć idealną nawierzchnię. Trawa miała być posadzona ręcznie. Cała murawa tego pola golfowego składa się z ręcznie sadzonych kępek trawy. Od czasu otwarcia klubu łączna wartość opłat wpisowych wynosi około 150 milionów euro. Codziennie muszę wiedzieć, jakie będą wpływy z wynajmu pokojów. Peter musi mieć pewność, że oferuje gościom to, czego naprawdę pragną. Udamy się tam. Staram się sprawdzać całą moją ofertę. Nieważne, czy jest to tenis, golf, pływanie, nurkowanie, czy też zabiegi kosmetyczne. Chcę się przekonać, czy przypadnie to do gustu moim gościom. Muszą otrzymywać usługi pierwszej klasy. Próbuję sportu, z którego słyną Bahamy. Złowienie arbuli to dla większości wędkarzy szczyt marzeń. Nie jest to łatwe zadanie. Ryby te są spokojne, ale mają ostre zęby, którymi łatwo przecinają żyłkę. Zapaleńcy z całego świata płacą po $1000 za dzień połowów. Ale ten elitarny sport nie jest zbyt efektowny. Zapomnijcie o białych, piaszczystych plażach czy pokładach luksusowych jachtów. Ryby te łowi się w stojącej, zamulonej wodzie. Peter ma świetną rękę do interesów. Jego klub jest obecnie wart około 300 milionów euro. Nigdy w życiu nie pomyślałem sobie, ale sukces. Nie wiem, jak można zdefiniować sukces. Odkąd pamiętam, zawsze wszystko mi się udawało. Peter znów jest w Anglii. Odwiedza swój miejscowy pub, położony tuż obok zamku Bowley. Witaj, Peter. Witaj, Simon. Jak się czujesz? Miło cię widzieć. Mi też. Przy piwie Peter nie rozmawia o interesach, ale o połowach na Bahamach. Byłem tam na rybach. Chciałbym pochwalić się taką rybą, ale prawdę powiedziawszy była tylko taka. Być może zwolnię trochę tempo prowadzenia biznesu, ale nie skończę z przygodami. Nigdy nie tracę zapału, nawet na łożu śmierci. Na zdrowie, na zdrowie. Świetnie wyglądasz, miło cię widzieć. Na zdrowie. Peter de Savary ma teraz przejąć zupełnie inny klub. Klub piłkarski. W 2004 roku Millwall grało w finale Pucharu Anglii. Mimo to znajduje się na krawędzi bankructwa. Traci niemal 6 milionów euro rocznie. Peter jest nowym prezesem klubu. Jeśli uda się wyprowadzić klub na prostą, PDS zapali chyba jedno ze swoich wyjątkowych cygar. W latach 90. zapłacił 20 tysięcy euro za kubańskie cygara. Żaden z kolekcjonerów nie był w stanie przebić jego oferty na aukcji. Miałem szczęście kupić na jednej z aukcji najstarsze cygara świata. Było ich około 300. Zostały zrobione w 1876 roku na zamówienie szkockiego księcia. Znaleziono je w piwnicy wraz z papierami. Zostało mi jeszcze około 70 sztuk. Nie wiem, co zrobię później. Będę musiał znaleźć jakąś inną książęcą piwnicę. Pole golfowe w Abaco kosztowało około 12 milionów euro, ale nie jest najdroższe na świecie. W tym roku zostanie otwarty klub golfowy Liberty National w Nowym Jorku. Jego budowa kosztowała 124 miliony euro, zaś wpisowe wynosi 400 tysięcy. Pole Queenswood w angielskim hrabstwie Surrey jest tak ekskluzywne, że nie ma go w książce telefonicznej. Wpisowe wynosi 214 tysięcy euro.
Ale w przypadku japońskiego klubu golfowego Koganei suma ta wynosi około 2 milionów euro. Jeśli uda się wbić piłkę do dołka jednym uderzeniem, należy kupić obiad i prezenty pozostałym graczom, wózkowemu i jego rodzinie. Szwajcarski magnat prasowy Jörg Marquardt wszystko, czego się dotknie, zamienia w złoto. W jego następnym przedsięwzięciu trudno zagwarantować sukces. Ściga się 415-konnym samochodem w pucharze Maserati. Jestem z siebie dumny. W wieku 59 lat postanowiłem startować w wyścigach. Chciałem poczuć, jak to jest. Trzeba być naprawdę bogatym, żeby pozwolić sobie na taki sport. Ściga się tu m.in. legenda torów Johnny Herbert czy była supermodelka Jodie Kidd. Koszt startu podrasowany Maserati w 7 wyścigach wynosi około 150 tysięcy euro. Dziś wyścig odbywa się na słynnym niemieckim torze Nürburgring. Młody duchem Jörg jest odprężony. To zupełnie inny świat. Muszę martwić się tylko o samochód, wyścig i innych kierowców. Nie muszę myśleć o interesach. Gdy siada się za kierownicą, nie ma miejsca na jakiekolwiek inne myśli. Liczy się tylko wyścig. Jörg pozna wynik tuż po zakończeniu wyścigu. W branży wydawniczej trzeba czekać o wiele dłużej. Gdy wprowadzamy na rynek nowy tytuł, dopiero po 2 czy 3 latach okazuje się, czy odniósł sukces. Tutaj jest zupełnie inaczej. Natychmiast po przejechaniu linii mety wiem, jak mi poszło. Bardzo mi się to podoba. Po rozgrzewce i kwalifikacjach Jörg zajmuje ostatnie miejsce w stawce. Maserati rozpędzają się do 290 km na godzinę. Zawodnicy mają do przejechania 23 okrążenia. Jörg nie ma szans. Zwycięzca wyprzedza go całe okrążenie. Jörg zajmuje 3 miejsce od końca. Młody talent. Chyba musiał śpiewać podczas jazdy. To ciekawe doświadczenie dla człowieka przyzwyczajonego do sukcesów. Sposób, w jaki reagujemy na porażkę i sytuację, w której ponosimy straty, jest kluczem do sukcesu. Jeśli ktoś nie potrafi się pozbierać po porażce, nigdy nie odniesie sukcesu. Nie stanął na podium, ale zafundował sobie nagrodę pocieszenia. Stać go. Jego majątek ocenia się na 190 milionów euro. Za 175 tysięcy kupił sobie Forda GT40. To limitowana nowa wersja klasycznego pojazdu, który 4-krotnie triumfował w Le Mans. Jeśli zarabia się duże pieniądze, trzeba umieć je odpowiednio wydawać. W Europie jest tylko 100 takich samochodów. Zaproponowali mi kupno. To limitowana edycja. Nie jest łatwo go kupić. Od razu się zdecydowałem. Podoba mi się wrażenie, jakie robi na ludziach. Najwięksi bogacze uznają tylko jedną markę samochodów. Nie jest to ta, ani ta. Tylko Rolls-Royce. Produkcja jednego egzemplarza zajmuje 25 dni. W przypadku zwykłego sedana jest to 9 godzin. Każda osłona chłodnicy jest wykonywana ręcznie. Każdy samochód jest niepowtarzalny. 60% z nich wciąż jest na chodzie. Jeśli kogoś interesują klasyczne linie, powinien zainteresować się Phantomem za 400 tysięcy euro. Daniel i Florence Cattiard mają dotyk Midasa z zielonymi palcami. W ich winnicy powstają jedne z najlepszych win świata, a ekskluzywny hotel to raj dla pierwszoplanowych hollywoodzkich gwiazd. Zaglądają do nas gwiazdy takie jak Gene Hackman, producent Gladiatora, czy Kristin Scott Thomas. Zapraszamy miłośników wina z całego świata.
Uzdrowisko należy do trzech najlepszych na świecie. Dochody ze sprzedaży kosmetyków przynoszą dziesiątki milionów euro. Małżeństwo mieszka w XVIII-wiecznym zamku na 150-hektarowej posiadłości. Wartość wszystkiego to ponad 100 milionów euro. Daniel i Florence poznali się na stoku narciarskim. Obydwoje w latach 60. startowali na zimowych olimpiadach. Nieustraszony charakter przenieśli ze stoków do biznesu. W wieku 27 lat Daniel odziedziczył sieć sklepów odzieżowych. Wykorzystali swoją wiedzę sportową i stworzyli sklepy sportowe nowego rodzaju. GoSport było pierwszą siecią sklepów sportowych dla masowego odbiorcy. To było nietypowe rozwiązanie. Słynni sportowcy nie zakładali własnych sklepów. Wcześniej na takie pomysły wpadali tylko alpiniści. Wiedzieliśmy, że musimy otoczyć się odpowiednimi ludźmi znającymi się na biznesie, którzy pomogą nam zorganizować sieć w całym kraju. Po 10 latach stworzyli międzynarodowe imperium. Mówiło się, że dysponują dotykiem Midasa. Można to opisać jako bardzo szybką karierę. Odnieśliśmy ogromny sukces. Gdy Daniel miał 46 lat, ich wspólny majątek był wyceniany na 37 milionów euro. Postanowił się wycofać. Daniel powiedział, że nie zamierza dalej tego ciągnąć. Stał się niewolnikiem giełdy. Jego dziadek był handlarzem win. Lubił ten interes. Postanowiliśmy znaleźć jakąś posiadłość. W 1989 roku państwo Cation sprzedali sieć sklepów i zainwestowali kapitał w zaniedbaną winnicę. Chcieli produkować wino światowej klasy. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Początkowo mieliśmy pewne opory, bo musieliśmy zainwestować cały nasz majątek. To miała być nasza druga wielka przygoda. W posiadłości położonej na północ od Bordeaux, Daniel i Florence rozpoczęli poszukiwania idealnego wina. Trzeba codziennie przejść się po winnicy i sprawdzić stan winorośli. Zajrzeć do piwnic i spróbować wina. To zajmuje sporo czasu. Żeby zrobić dobre wino, trzeba pamiętać o tysiącu rzeczy. Od 15 lat uczą się, jak produkować najlepsze wina. Czytam sporo książek. Chodziłem na zajęcia na uniwersytecie. Niedaleko od naszej posiadłości znajduje się Instytut Badawczy. Mieliśmy okazję rozmawiać z największymi ekspertami w tej branży. Ich winnica jest ceniona przez uznanych ekspertów. Produkują rocznie ponad 16 tysięcy butelek przedniego trunku. Jeden z ich produktów awansował do najlepszej dziesiątki win świata. Ale państwo Cation nie spoczęli na laurach. Kolejnym przedsięwzięciem było zbudowanie na terenie posiadłości hotelu za 7 milionów euro. Uczynili to w 1999 roku. Gości przyciąga 15 tysięcy butelek wina. Hotel ma 4 gwiazdki. Co roku odwiedza go 20 tysięcy gości. Postanowili zbudować centrum zdrowia i urody oparte na oryginalnym pomyśle. Gdy wystartowaliśmy z winoterapią, wszyscy sąsiedzi się z nas śmiali. Myśleli, że na pewno zbankrutujemy. Zabiegi pielęgnacyjne dla gości są bardzo nietypowe. Maseczki, kremy i olejki są robione na miejscu. Cała linia produktów bazuje na miąższu winogronowym, nasionach i pędach. Pestki białych winogron to odpad z produkcji wina. Znane są jako źródło przeciwutleniaczy i witamin. Mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Obroty handlu ich kosmetykami wynoszą 37 milionów dolarów. Kupują je Catherine Deneuve, księżniczka Monako Karolina i Isabella Gianni.
Każda nowa inwestycja jest dla nas przygodą. I każda przygoda jest bardziej udana od poprzedniej. Państwo Cotillard lubią ryzyko, cieszą się ze swoich sukcesów w biznesie. Pieniądze otwierają wiele drzwi, ale trzeba się ciężko napracować. Czujemy, że zasłużyliśmy na każde euro naszej fortuny. Wiemy, skąd się wzięła i jesteśmy z tego dumni. Ale nie zamierzają spocząć na laurach. Chciałabym, żebyśmy produkowali jedne z najlepszych win na świecie. Niewiele nam już brakuje. Estoński multimilioner Urmas Seruma wchodzi w nowy biznes i pokaże nam swój ulubiony widok w Hiszpanii. To niesamowity widok od Marbei po Puerto Banús. Potentat Urmas Seruma zbudował od podstaw największą firmę ochroniarską w byłych republikach bałtyckich. Obecnie zaczyna działać w branży budowlanej. Niektórzy twierdzą, że należy do niego większość stolicy kraju. To lekka przesada. Prawdą jest, że posiadamy najdroższe tereny w samym centrum. To dzielnica Rotermanii. Mamy tu 60 tysięcy metrów kwadratowych pod zabudowę. Nie ma lepszych terenów w całym Tallinie. Buduje w stolicy biura, sklepy i apartamenty. W całej Estonii inwestuje na 150 kilometrach kwadratowych. Mam nieruchomości w Estonii, na Łotwie, Litwie, nawet w Sankt Petersburgu. To jednak moja największa inwestycja. Jest warta ponad 100 milionów euro. Urmas zdaje sobie sprawę, że to, co postawi w Tallinie, będzie jego spuścizną. Cieszę się, że mogę stawiać budynki, które mi się podobają. Nie robię tego wyłącznie dla zysku. Moje budynki są najwyższej jakości i będą stały przez setki lat. Milioner Urmas wiedzie w Estonii stosunkowo skromne życie. Mieszka z byłą modelką Kathleen Moran i piątką dzieci. Ale nawet on nie może nic poradzić na główną wadę życia w Tallinie. W Estonii pada całymi miesiącami. Zima jest ostra i długa. Mam ochotę stamtąd uciec i cieszyć się upałem. Sześć razy w roku Urmas leci do Hiszpanii, do swojej wartej 5 milionów euro rezydencji na wzgórzach Marbei. Słyszałem, że w Marbei przez 262 dni w roku świeci słońce. Nie wiem, czy to prawda, ale spodobało mi się. Na tym odcinku Costa del Sol mieszka Julio Iglesias, Antonio Banderas i Rod Stewart. To jedno z najdroższych miejsc w Europie. Przystań w Puerto Banús powstała na wzór tych na francuskiej rivierze. Należy do najlepszych na świecie. Marbella to jedno z największych na świecie zagęszczeń luksusowych samochodów. Witam w moim domu. Santa Fe w Marbei, w górach Sierra Blanca. Zapraszam do środka. Jest tu 5 salonów, 5 sypialni. Luksusowa siłownia, garaż z kolejnymi zabawkami i niepowtarzalny widok. To niesamowity widok od Marbei po Puerto Banús.
Przy dobrej pogodzie widać nawet góry w Afryce. Ten były estoński policjant przeszedł długą drogę. Zaczynał skromnie, teraz jest na fali. Mam w życiu prostą filozofię. Kłaniaj się tym, którym trzeba. Jeśli nie będziesz miał już komu się kłaniać, rozejrzyj się. Stoisz na szczycie. Ale kraje bałtyckie to dla niego za mało. Czeka cały świat. Uważam się za płotkę w Estonii. Odniosłem duże sukcesy na lokalnym rynku, ale wolę się porównywać w skali światowej. Chcę rozwinąć interes poza moim krajem na dużo większych rynkach. Nie doszedłem jeszcze do kresu moich możliwości. Opracowanie wersji polskiej Studio Company Warszawa. Tekst Piotr Wągrodzki. Czytał Daniel Załuski.